serdecznie gratulujemy i życzymy dobrej i jak najdłuższej pracy na tym stanowisku. Witam też przewodniczącego Fundacji Wolności, pana Jakubowskiego. I teraz byśmy przeszli do pierwszego punktu. Także poprosiłbym pana dyrektora o informację o wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi gminy Lubny. No i później, jeśli będą pytania, i to też w takim też kontekście tych spółek, które jakby jednoosobowo prezydent jest właścicielem, czyli gmina Lubny ma 100% udziałów, jak i ewentualnie, czy mamy w ogóle takie możliwości kontrolować te spółki, gdzie gmina ma na przykład większościowy udział, czy mniejszościowy, czy już wtedy nie mamy za bardzo nic do, że nie możemy wchodzić jakby w te uprawnienia tych spółek. Także poproszę panie dyrektorze o taką informację. Dziękuję. Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, szanowni państwo. Tak jak pan przewodniczący powiedział, od 1 lutego bieżącego roku nastąpiła zmiana organizacyjna. Dotychczasowe Biuro Nadzoru Właścicielskiego zostało połączone z wcześniejszym Wydziałem Audytu i Kontroli. Obecnie jest to Wydział Kontroli Nadzoru Właścicielskiego. Zadania dotyczące kontroli zostały w tym samym zakresie utrzymane w ramach tego wydziału oraz zadania z zakresu nadzoru nad spółkami zostały przeniesione do tego wydziału, którym kieruję ja oraz odpowiadam bezpośrednio w dalszym ciągu za nadzór nad spółkami z udziałem miasta Lublin. W ramach nowego wydziału, jeżeli chodzi o osoby, pracowników zajmujących się nadzorem właścicielskim, zostały te same osoby przeniesione. Jest to poza mną bezpośrednio 3 merytorycznych pracowników, którzy zajmują się nadzorem nad spółkami. Jeżeli chodzi o same spółki i wykonywanie funkcji nadzorczych, mamy tu 2 odrębne procedury. Jedna dotyczy spółek, w których miasto Lublin jest 100% właścicielem, i druga procedura dotycząca spółek z udziałem gminy Lublin, w których jesteśmy jednym z kilku czy kilkunastu akcjonariuszy, wspólników. W takich spółkach oczywiście mamy mniejszy zakres uprawnień. Jeżeli chodzi o spółki jednoosobowe, wykonujemy te funkcje, które są przypisane do właściciela. One są określone przede wszystkim w kodeksie spółek handlowych oraz w zależności od rodzaju spółki są przypisane rodzaje spółki i działalności wykonywanej przez spółkę wynikają ze szczególnych ustaw. I jako nadzór nad spółką na podstawie pełnomocnictwa od prezydenta miasta Lublin wykonujemy funkcję zgromadzenia wspólników spółek. Zatem realizujemy te zadania właścicielskie. Są to przede wszystkim główne kierunki działalności spółki, zatwierdzanie, weryfikowanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych, finansowych, sprawozdań zarządów, rad nadzorczych, kwestie weryfikacji budżetu spółek, udzielanie absolutoriów, powoływanie, odwoływanie członków rad nadzorczych w spółkach, dzielenie zysku, ewentualne decydowanie o sposobie pokrycia straty, zatwierdzanie kierunków rozwoju spółki, planów inwestycyjnych, jak również wiele innych działań takich kierunkowych, strategicznych. Współpracujemy jako nadzór nad spółkami, współpracujemy z radami nadzorczymi, które w spółkach komunalnych funkcjonują obligatoryjnie. Rada nadzorcza nie może liczyć mniej niż 3 członków. Jest to minimalny kodeksowy skład co najmniej 3 członków w Radzie Nadzorczej. Rady nadzorcze sprawują stały nadzór nad spółką. Mają przypisane również do siebie uprawnienia, na przykład to Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje członków zarządu
czuwa nad budżetem. Sam budżet wykonuje zarząd, natomiast Rada Nadzorcza opiniuje bądź zatwierdza budżet. To określa już umowa każdej ze spółek i weryfikuje wykonywanie tego budżetu przez członków zarządu. Rada Nadzorcza na bieżąco na posiedzeniach jako organ kolegialny weryfikuje działalność spółki, realizację zadań przez spółki, składa również informacje w zależności od potrzeb czy wskazanych zadań do zgromadzenia wspólników. Bieżącą działalność spółek, za bieżącą działalność spółek odpowiadają oczywiście zarządy w spółkach. Tak, jeżeli chodzi o spółki jednoosobowe, w radach nadzorczych mamy albo wszystkich przedstawicieli wskazanych przez miasto lub w zależności od historii spółki, w jaki sposób spółka powstała, w spółkach MPK, MPLiK i NPEC, z uwagi na to, że te spółki były przekształcane na podstawie ustawy o komercjalizacji, przysługuje w tych spółkach pracownikom wskazanie swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej. I w MPLiK-u w końcu dwóch członków Rady Nadzorczej wskazują sami pracownicy w głosowaniu. W MPK wskazują trzech przedstawicieli do Rady Nadzorczej. Natomiast w spółkach z udziałem miasta Lublin, to w zależności od spółki ta sytuacja wygląda odmiennie. Jeżeli chodzi o spółki jednoosobowe, jest to trzech spółek: MPLiK, LPEC, MPK, MOSIR, TBS Nowy Dom oraz LPTK. Oraz spółki z udziałem mamy cztery funkcjonujące spółki. Jest to Port Lotniczy, Targi Lublin, Motor Lublin oraz MKS Lublin. W spółkach z udziałem miasta, tak jak w przypadku Portu Lotniczego, dzielimy te uprawnienia właścicielskie z pozostałymi akcjonariuszami, którymi są województwo lubelskie. Razem z województwem jesteśmy największymi akcjonariuszami. Śladowy udział ma miasto Świdnik oraz powiat świdnicki. W przypadku Targów Lublin jesteśmy drugim co do wielkości akcjonariuszem. Pierwszym są Targi Poznańskie. Jest to największa spółka targowa w Polsce, będąca od kilku lat jednoosobową spółką miasta Poznań. Wcześniej była to spółka Skarbu Miasta, została przekazana miastu Poznań. My jesteśmy jako drugi akcjonariusz w Targach Lublin, trzecim jest województwo lubelskie oraz jeszcze śladowe ilości ma pan Grzegorz Wolniak, pierwotny założyciel spółki oraz Izba Gospodarcza. W dwóch pozostałych spółkach sportowych, w przypadku MKS-u Lublin jesteśmy jednym z dwóch akcjonariuszy, zdecydowanym większościowym akcjonariuszem miasta Lublin, powyżej 95%. Drugim akcjonariuszem jest Wyższa Szkoła Społeczna Przyrodnicza im. Wincentego Pola. Natomiast w przypadku motoru obecnie jesteśmy akcjonariuszem posiadającym poniżej 50%, większościowym akcjonariuszem, a przez dwa podmioty jest pan Zbigniew Jakubas jako osoba fizyczna oraz jako spółka należąca do pana Jakubasa. Także on jest tam reprezentowany na dwa sposoby. I również w motorze Lublin występuje kilkunastu małych akcjonariuszy posiadających czasami jedną, dwie akcje. Jedna grupa to są założyciele spółki, zanim przystąpiło do spółki miasto Lublin w 2010 roku. Mają pojedyncze akcje, trochę większy pakiet akcji ma jeszcze pan Krzymówek i pan Bąk. Byli piłkarze reprezentacji Polski, są również akcjonariuszami w motorze Lublin. Panie Przewodniczący, może jeżeli będą pytania, to będę konkretnie odpowiadał. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę kolegów radnych o
pytania, albo może na początek proszę pan radny Zbigniew Wyrbowski. Ja tylko chciałem powiedzieć, że pana dyrektora znam już 15 lat i pamiętam, jak była taka bardzo ważna akcja, deszcz lał, a pan dyrektor, ponieważ były potrzebne rowery, wtedy był jeszcze młody człowiek, to jednym rowerem jechał, a drugi obok doprowadzał. To była, nie będę mówił jaka akcja, ale taka bardzo pożyteczna. Także to jest człowiek na trudne czasy, a trudne czasy przed nami. Także panie dyrektorze, jeszcze raz gratuluję. A poza tym chciałem powiedzieć, że tato naszego pana dyrektora to był pasjonat, to był człowiek, który potrafił ze złomu zrobić samochód z powrotem. Między innymi on jako pierwszy zrobił syrenkę Sport. To jest samochód, który był jak gdyby planowany do produkcji, ale sąsiad nasz nie pozwolił na produkcję tego samochodu. I ja cały czas w głowie mam tutaj tatę naszego pana dyrektora. No naprawdę niesamowity człowiek, później no, zdobył nieszczęście w postaci choroby nowotworowej i pomimo tego, że był chory, był bardzo aktywny. I to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Może ja się spytam, czy w spółkach są te rady nadzorcze i w zasadzie one mają tą funkcję kontrolną przedsiębiorstwie. Nie wiem, czy są tam komisje rewizyjne, bo jest możliwość, że mogą być takie komisje, ale chyba z reguły są rady nadzorcze, bo one są chyba lepiej płatne. Ale ja się chciałem spytać, czy oprócz nich, no bo te, może ja się mylę, ale ci członkowie rad nadzorczych, nawet znałem kilku, którzy właśnie byli z ramienia jakby związków zawodowych w tych niektórych zakładach, spółkach, o których pan dyrektor mówił. Więc oni tak średnio jakby byli zainteresowani bardziej sobą, może tak określam, niż przedsiębiorstwem. Dlatego chciałbym spytać, czy ktoś prowadzi analizę efektywności działania spółek? Czy te wartości tych naszych spółek, czy rosną? No wiadomo, że na przykład MPK rośnie, bo mamy te środki unijne i te pieniądze są jakby nieustannie wprowadzane. Ale właśnie jakby w ramach celów tego nadzoru właścicielskiego, to chciałbym spytać, jak są kontrolowane, w jaki sposób są kontrolowane te spółki, czy poprzez tylko właśnie zgromadzenie wspólników, jakby prawda, te efekty finansowe, które są sprawozdania finansowe przedstawiane co roku, czy po prostu też jest jakaś taka pogłębiona analiza efektywności pracy. Też bym chciał spytać, czy w spółkach miejskich są realizowane projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. I też to może troszkę odbiega od spółek, ale albo pan dyrektor odpowie, albo kiedy indziej nam powie, czy ile w gminie jest fundacji z udziałem miasta Lublin, albo gdzie fundatorem jest tylko miasta Lublin, albo jako członkiem jest jakby miasto Lublin, bo to też chyba w ramach nadzoru właścicielskiego jest tutaj pewna taka informacja. Także może na razie tyle. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o rady nadzorcze, na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej w spółkach komunalnych obligatoryjnie muszą funkcjonować konkretnie rady nadzorcze. I nie ma tak naprawdę tutaj możliwości niepowołania rady nadzorczej. To jest obligatoryjny element, bez którego spółka nie może funkcjonować, spółka komunalna z udziałem samorządu. I skład rady nadzorczej to jest minimum 3 osoby. Te 3 osoby muszą być. Natomiast ogólna zasada jest taka, to w spółkach prywatnych bez udziału samorządu, że jeżeli udziałowców jest mniej niż 25, a kapitał zakładowy nie przekracza 500 tysięcy, to rada nadzorcza jest fakultatywna. W przypadku spółek ZO, w przypadku spółek akcyjnych jest też, nawet przy spółce prywatnej, jest obligatoryjna.
Natomiast komisja rewizyjna w spółce może być powołana fakultatywnie, jeżeli nie funkcjonuje rada. Czyli to ma zastosowanie do prywatnych spółek, w których zdecydowano nie powoływać rady nadzorczej. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to nie ma tutaj żadnego powiązania rady nadzorczej z komisją rewizyjną, to w przypadku prywatnej spółki decyduje właściciel, w przypadku spółek komunalnych i spółek Skarbu Państwa są takie same zasady, jedna ustawa reguluje wynagrodzenia. W przypadku rad nadzorczych są to wynagrodzenia maksymalne, natomiast w przypadku zarządów od 2016 roku są widełkowe wynagrodzenia, określające również minimalny próg, którego nie można obniżać. Jeżeli chodzi o analizę efektywności spółek, to jest oczywiście powiązane z samymi spółkami, które w przypadku spółek komunalnych realizują zadania, co do zasady mają realizować zadania własne gminy Lublin. Zadania dodatkowe, jeżeli spółki wykonują, to są jedynie zadaniami uzupełniającymi. Natomiast każda z naszych spółek ma za zadanie wykonywać, czy realizować zadania dla przede wszystkim mieszkańców gminy, w naszym imieniu, w imieniu gminy Lublin. I są zadania, w zależności od sposobu, w jaki również prawnie zostały określone, tak jak w przypadku MPWiK-u czy MPEC-u, gdzie to nie my jako Urząd Miasta, jako gmina płacimy tym spółkom za usługi, tylko prawnie zostało to na podstawie poszczególnych ustaw, zostało to tak określone, że to mieszkańcy płacą za spółce za świadczone usługi. Ale w przypadku części zadań, które na przykład również w imieniu gminy Lublin realizuje przykładowo spółka LPGK, jako przykład mogę podać cmentarze. Z ustawy o cmentarzach wynika, z 60 roku ustawy, wynika, że to gmina ma prowadzić cmentarz. I nie ma możliwości, że tak jak w przypadku Beliku czy Erbecu, że to spółka gminna realizuje bezpośrednio w imieniu gminy zadanie. To musi realizować gmina, która powierza spółce. I w takim wypadku to taka spółka jest płatnikiem, jeżeli chodzi o wyliczanie opłat na cmentarzu, musi je przekazać do gminy, a gmina musi z powrotem te środki, tymi środkami zapłacić spółce. Więc to jest po części takie koło. I specyfika każdej ze spółek prawna, również prawna, jest inna. I część zadań realizowanych przez spółki, no, co do zasady, jest deficytowa. I tak jak w przypadku MPK, gdybyśmy mieli pokrywać wyłącznie z biletów usługi świadczone przez MPK, no to spółka nie mogłaby realizować swoich zadań. Tak jak wiemy, wpływy z biletu są jedynie częścią tych kosztów, które ponosi MPK i za które płacimy rekompensatę MPK na podstawie wyliczeń wozokilometrów. I analizujemy na bieżąco sytuację poszczególnych spółek. Do każdej ze spółek mamy mechanizmy, takie wskaźniki branżowe, na które zwracamy uwagę. Natomiast no, tutaj pragnę podkreślić, że każda ze spółek jest inna i nie wszystkie te zadania realizowane przez spółki komunalne w imieniu gminy Lublin są rentowne. Bo tak jak w przypadku Mosiru, który ma powierzone po części zadania, które przynoszą zyski, ale ma również powierzone zadania, z których zysków nie ma, jak na przykład utrzymanie terenów zielonych, które są nieodpłatne. Sami mieszkańcy nie płacą za korzystanie na przykład z terenów zalewu, z tych otwartych terenów, czy boisk osiedlowych, które częściowo też znajdują się w Mosirze. I takie zadanie z zasady jest nierentowne. Dlatego każda ze spółek ma inną specyfikę i to analizujemy. Jeżeli chodzi o projekty partnerstwa publiczno-prywatnego, spółki w takim ścisłym rozumieniu projektów PPP nie realizują, nie realizowały tego typu projektów. Natomiast to jest na pewno temat otwarty, zważywszy na sytuację finansową i zewnętrznego finansowania. Projekty
PPP będą coraz bardziej popularne. Na zachodzie Europy funkcjonują od wielu lat już dość sprawnie, natomiast u nas, w skali całego kraju, tych projektów PPP z udziałem samorządu jest bardzo mało. No to wynikało po części też wcześniej z takiego, z braku dobrych praktyk, obaw i sformalizowania, które zostało zmniejszone w ostatnich latach. Te projekty realizowane w ramach PPP, one są realizowane albo w trybie koncesji, albo zamówienia publicznego na wybór podmiotu prywatnego na realizację określonego zadania. Dzisiaj są na pewno łatwiejsze do wykonania niż kilka lat temu. I coraz więcej plusów przemawia za tym, że warto patrzeć na takich projektów właśnie PPP. Jeżeli chodzi o fundację, w których fundatorem jest miasto Lublin, to obecnie nie mamy takich bezpośrednio jako miasto Lublin, bo rozumiem, że pan przewodniczący pytał. Albo mamy jakieś takie udziały w tych fundacjach. Nie, czy jesteśmy większościowym udziałowcem, albo na przykład częściowym, że jakby sponsorujemy te fundacje, nie? Jak bezpośrednio jako miasto Lublin nie mamy w nadzorze teraz fundacji, w której jesteśmy większościowym udziałowcem. Oczywiście innym zadaniem jest nadzór starosty, w tym wypadku prezydenta, realizowany przez Wydział Spraw Administracyjnych. Ponieważ Wydział Spraw Administracyjnych, realizując uprawnienia starosty, pełni tą funkcję nadzorczą nad stowarzyszeniami zarejestrowanymi na terenie Lublina. Natomiast jeżeli chodzi o takie fundacje, do których wnosimy majątek, jesteśmy fundatorem, obecnie takich fundacji nie prowadzimy jako miasto Lublin. Spółka, dwie nasze spółki są, jak wiemy, fundatorem w Fundacji Rozwoju Sportu, natomiast to są spółki, dwie spółki komunalne, nie miasto Lublin. Dziękuję bardzo. Nie chciałbym spytać jeszcze tutaj. Proszę bardzo, pan Sądak Filonośki, prezes Jakubowski. Dziękuję za głos. Na początku również chciałbym pogratulować dyrektorowi poszerzenia zakresu obowiązków. Chciałem dodać, że dotychczasowa współpraca między Fundacją panem dyrektorem zawsze układała się bardzo dobrze, otrzymywała się zawsze odpowiedzi w terminie. Życzę zadowolenia z pracy. Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy tego, były tu wymienione fundacje, spółki, nad którymi miasto sprawuje nadzór, rada może prawidłowo kontrolować. Pytanie, jak jest sytuacja ze spółkami córkami spółek miejskich? Czy prezydent sprawuje nimi nadzór, w jakim zakresie, czy radni mogą w wykonywaniu swojego mandatu na przykład domagać się informacji, dokumentów z takich spółek, czy jakiś aktywny radny, na przykład Zbigniew Turkowski, chciał uzyskać informacje o działalności miejskiej korporacji komunikacyjnej, czy radny ma prawo do uzyskania takich dokumentów czy informacji na temat takiej spółki, czy nie. I drugie pytanie dotyczy tego, że w związku z tym, że prezes Instytucji Wody Polskiej złożył zawiadomienie do prokuratury na temat dywidendy wypłacanej przez spółki komunalne w Łodzi, czy Biuro Nadzoru Wojewódzkiego analizowało takie sprawy, czy może to też dotyczyć spółek lubelskich, na przykład w sytuacji, kiedy, jeśli dobrze czytam sprawozdania finansowe, to były takie lata, kiedy dywidendy, zdaje się, że z NPWiK-u, były wyższe niż przychody z działalności gospodarczej takiej pobocznej, poza dostarczaniem wody, wprowadzaniem ścieków. Czy jest takie zagrożenie, że prokuratura może się też zainteresować i tą sytuacją, czy może to nas nie dotyczy? I czy spółki miejskie typu NPWiK i RPS, ich statut dopuszcza wypłacanie dywidendy, czy to po prostu wynika ogólnie z przepisów, że właściciel ma prawo wypłacać dywidendy? Dziękuję. Proszę, panie dyrektorze. Szanowni Państwo, panie prezesie, jeżeli chodzi o spółki córki spółek komunalnych, to prezydent miasta sprawuje nadzór nad spółkami z udziałem gminy. Natomiast tak jakby ze struktury pionowej wynika, że my nie pełnimy
z ogólnych przepisów kodeksu spółek handlowych my nie pełnimy funkcji zgromadzenia w spółkach córkach. Tą funkcję pełni spółka komunalna w przypadku MPK. Zarząd MPK wykonuje funkcję zgromadzenia wspólników w MKK i sprawuje nadzór nad tą spółką. Oczywiście sprawozdania spółki MPK obejmują część informacyjną na temat spółek zależnych, natomiast jest to kwestią taką ogólnie uregulowaną w KSK, że my nie pełnimy funkcji nadzorczej, tylko wykonuje je podmiot, do którego te udziały należą, w tym wypadku MPK. Natomiast jeżeli chodzi o udzielanie informacji w zakresie dotyczących spółek córek, to pan prezes również wie, że orzeczenia i komentarze są sprzeczne ze sobą, są takie, że takie spółki podlegają, informacje są takie, że nie podlegają. No, ta sprawa nie jest jednoznaczna i myślę, że to już musi być w konkretnych przypadkach ustalana, weryfikowana. Ogólną zasadą jest, że informacje publicznej podlegają podmioty, które korzystają ze środków publicznych. Natomiast no, ten zakres, nawet podmioty prywatne, które wykorzystują środki publiczne, w tym zakresie też podlegają informacji, prawda? Każda sytuacja na pewno w takich przypadkach musi być indywidualnie rozpatrywana. Jeżeli chodzi o zawiadomienie do prokuratury złożone przez Wody Polskie w Łodzi, no to nie mniej oceniać słuszność tego. Każdy może złożyć, a nawet jest zobowiązany, jeżeli ma informacje i wiedzę na temat możliwości popełnienia przestępstwa. Oczywiście złożenie zawiadomienia, które nie dotyczy czynu, który ma, nosi znamiona czynu przestępczego, również nie powinno mieć miejsca. Natomiast ogólna zasada jest taka, ja nie rozumiem tego zawiadomienia, nie znam jego szczegółów, nie były z tego co wiem publikowane, natomiast to co w mediach pojawiało się, jaki zakres jest tego zawiadomienia, to ja nie widzę w ogóle tutaj podstaw, ponieważ właściciel każdej spółki, to wynika z kodeksu spółek handlowych, że właścicielowi przysługuje możliwość pobrania dywidendy. I wątpliwe jest nawet ograniczanie możliwości pobrania dywidendy, jeżeli nie wynika to z przepisów szczególnych. Są spółki, w których dywidenda jest niemożliwa do pobrania, a wynika to z konkretnych regulacji prawnych. Przykładem jest spółka PPS, które na podstawie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego wskazano, że w TBS-ach nie wypłaca się zysku. W przypadku MPWiK-ów czegoś takiego nie ma. Gdyby istniała regulacja prawna, to byłoby to zrozumiałe, natomiast uprawnieniem właściciela jest, jeżeli tak zdecyduje, jest możliwość pobrania dywidendy. Tutaj mogę też zwrócić uwagę, że na przestrzeni tych ponad 20 lat, kiedy MPWiK funkcjonuje jako spółka, jako gmina Lublin, wnieśliśmy nieporównywalnie więcej majątku do spółki, niż zostało pobranej dywidendy. To jest pobrana dywidenda, to jest jakaś część tego, co zostało wniesione do spółki, żeby spółka mogła prowadzić działalność, generować te przychody. Ten majątek mógł być na stanie miasta, natomiast był wnoszony nieruchomości, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cała infrastruktura były wnoszone do spółki, na stan spółki, który pozwala spółce generować obecnie takie, a nie inne przychody. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jak tutaj widzimy, słyszymy, że jednak te spółki są w jakiś sposób chronione. Bo mamy tak prawników, że ta rada musi zabrać, to wyda opinię, nieważne czy jest sprzeczna z czym innym, ważne, że wydał opinię i można polemizować. Ja tutaj chciałem panie dyrektorze jeszcze powiedzieć tak, no też jest w przepisach, że spółki typu na przykład RP czy MPWiK nie powinny mieć tak wysokich dochodów i tak wysokich dywidend, bo one de facto powinny działać on profit, czyli powinny trochę działać bez zysku albo z małym zyskiem. No jeżeli one mają duży zysk, to też można, że tak powiem, się tego w jakiś sposób czepić, bo to w końcu
mieszkańcy, którzy opłacają te usługi, a z kolei mogę podać konkretne przykłady, gdy majątek, który ma spółka, został sprzedany na przykład pod Biedronkę, jeśli chodzi o RPS. Także po prostu, no nie wiem, czy to do końca to ten wniosek, który będzie w Łodzi, jest nieuzasadniony czy uzasadniony. Ale też chciałbym właśnie spytać jeszcze o MPK, bo tutaj mówiliśmy o efektywności jakby sprawdzania spółek, czy one działają efektywnie. Ja chciałbym powiedzieć, że według mojej oceny na przykład spółka MPK działa nieefektywnie i mogę podać konkretne jakby liczby, ile miasto dopłacało do MPK na przykład 15 lat temu. Przykładowo miasto dopłacało 25%, 30% do działalności spółki. Teraz dopłaca ponad 50%. Także tutaj efektywność działania akurat tej spółki moim zdaniem się znacznie obniżyła. No i jeszcze stworzenie. Ja mam konkretne tutaj przypłacę, nagrodzenia. A to nie chodzi o wynagrodzenie. Struktura jest w tych kosztach, to jest takie opowiadanie. Nie, to jest nie do porównania z obecnym. Chodzi o to, że spółka wtedy, miasto dopłacało dużo mniej do spółki niż teraz. Teraz praktycznie ile spółka chce pieniędzy, to miasto może dopłacać, policzy sobie ilość wozu kilometrów, albo powie, że zlikwiduje autobusy, bo nie ma pieniędzy i miasto jakby trochę tutaj pod ścianą, ale to pan dyrektor się do tego odniesie. I jeszcze też chciałem spytać, czy jest na przykład właściwe, że w miejskich spółkach czy ta efektywność na przykład działania jednego prezesa, który działa w dwóch miejskich spółkach, czy to jest dobre? Dziękuję. Panie Przewodniczący, jeżeli chodzi o MPK, no to moim zdaniem to nie jest kwestia efektywności działania MPK, ilość kwoty, które dopłacamy dzisiaj do komunikacji, a te, które dopłacaliśmy 15 lat temu. To jest no, bardzo złożone. Panie dyrektorze, ja nie przepraszam. To w ogóle nie chodzi o kwoty. Bo kwoty oczywiście, tak jak tu kolega mówi, te kwoty zawsze się zwiększają i będą się zwiększać. Natomiast chodzi o dopłaty gminy do działania spółki. Oczywiście my to teraz robimy w sprytny sposób, bo robimy to poprzez Zarząd Transportu Miejskiego, a wcześniej jak tego nie było, trzeba było dopłacać do bezpośrednio jakby do MPK. I tutaj firma jakby miała bardzo nałożony duży rygor dotyczący właśnie tej efektywności. I oni się bardzo mocno starali. Powiedzieli, że miasto też nie da im tyle pieniędzy, co oni by zawsze chcieli, więc z własnych usług, które wykonywali jakby na rzecz miasta, mieli około 70% przychodów. Teraz tak nie ma. Teraz większość jakby tych przychodów jest z miasta. Dziękuję. No teraz panie przewodniczący, no na pokrycie z biletów kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej, no wpływ ma jej jakość. No i ta jakość, która była 15-20 lat temu, no to była nieporównywalnie inna do tego standardu, który oferujemy dzisiaj. Też należałoby na pewno zweryfikować, jaki był wskaźnik ceny biletu do ówczesnego zarobku, średnich wynagrodzeń, a jaki jest dzisiaj. Jakie są koszty funkcjonowania, utrzymania tego taboru, no, który no, w przypadku Lublina jest nowoczesny. To nie wiąże się z tym, że nowy autobus jest darmowy w użytkowaniu, tylko jego wykorzystanie również kosztuje. Autobusy kupujemy, modernizujemy flotę MPK od wielu lat. No ja zwrócę też uwagę, że wiele autobusów, które wydają się z pozoru na nowoczesne, takie jak Mercedes Citaro,
przekupowe na przykład, one mają po 12-13 lat i może wyglądają na nowoczesne cały czas, to one mają już po kilkanaście lat i przebiegu zrobione po 700 tysięcy kilometrów, więc ich serwis już też kosztuje, mimo że wygląda jeszcze na autobus nowoczesny. Natomiast to jest bardzo złożona kwestia, ale ja bym tego tak naprawdę nie sprowadzam do takiej efektywności. W przypadku MPK to nie wygląda tak, że tyle ludzi powiedzą, tyle mają. To wszystko jest weryfikowane. Biegły rewident weryfikuje również wozokilometry, sposób wyliczenia. To wynika z dyrektywy unijnej, w jaki sposób następuje rekompensata za świadczone usługi. Także tutaj, czy w ramach Izby Komunikacji Miejskiej, to jest również potwierdzany ten sposób rozliczania z MPK, weryfikacji i ustalania kosztów. I żadnych zastrzeżeń nie ma. Dobrze, panie dyrektorze, to jeszcze tylko spytam, czy ta sprawa, która była sądowa z tą firmą prywatną, przewozową, czy ona jakoś się zakończyła, czy pan czy dyrektor o tym wie, czy nie? Nie chciałem się wypowiadać w tym temacie, to jest kwestii... Ja wiem, nie, pan radny, ale nie ze szczegółów, na jakim... Bo pan przewodniczący tego przewoźnika, który był, prawda, została rozwiązana umowa przed wcześniej, no tam były różne problemy, ale tak chciałem wiedzieć, jak to się skończyło, może to jest pytanie dyrektora. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Brzozowski. Dziękuję, panie przewodniczący. Również dołączam się do tych gratulacji dla pana dyrektora i życzę samych powodzeń w pracy. Natomiast dopytałbym, w zasadzie to pan dyrektor już tutaj praktycznie odpowiedział na wiele rzeczy. Natomiast interesowała mnie taki mechanizm, bo wiemy doskonale, że jeśli jest spółka ZOO na pewno, bo tutaj są różne i akcyjne, i ZOO, i w zasadzie takie tylko są, to i ona na podstawie oczywiście jakichś przepisów działa. Natomiast no, jeśli jest to prywatna spółka, no to wiadomo, że musi działać efektywnie, bo inaczej to po prostu rynek zweryfikuje to i albo splajtuje, albo splajtuje. Także będzie musiała po prostu zakończyć działalność. Natomiast tutaj, tak jak pan dyrektor mówił, no są spółki jak Mosir wymieniony, czy właśnie MPK, czy Zarząd Transportu Miejskiego, które działają na trochę innych zasadach. Ale nie wszystkie, nie? No bo niektóre oczywiście przynoszą dochody, no jak chociażby MPWiG czy LPS. Natomiast wydaje mi się, że we wszystkich spółkach jest szansa na to, żeby wprowadzić pewne mechanizmy takie, które by mobilizowały do, z jednej strony do pracy, ale też do efektywności tej pracy, nie? Do uzyskania po prostu efektywności, no bo jak mówię, w prywatnej spółce, no to raz, że kwestia na przykład zatrudnienia nie jest jakaś taka w tym sensie, że musimy się dostosować do pewnych przepisów, że mamy tyle i tyle, bo czasami po prostu szef spółki jest księgowym i sprząta i różne inne rzeczy robi, czy po prostu jest bardziej efektywnie działa. Natomiast no tutaj są związki zawodowe, które by oczywiście nie pozwoliły na różnego rodzaju tego typu działania. Ale myślę o tym, czy ze strony w ogóle tutaj nadzoru pańskiego i miasta, no bo z kolei jeśli chodzi o MPK, no to wiadomo, miasto prowadzi taką, a nie inną politykę. Daje ulgi na przykład pewnym grupom społecznym, a to się odbija przecież na rachunku ekonomicznym i wiadomo, że będą mniejsze dochody z tego. No tak, tak. No więc, ale to mówię tak ogólnie o tym, że w zasadzie my jako też radni mamy ten udział w tym, że się zmniejsza wpływ jakby z biletów, a zwiększa się na przykład dotacja ze strony
miasta, nie? Tylko jak mówię, czy to wszystko, bo pan dyrektor sugerował, że są pewne przepisy, które są uchwalane na, powiedzmy, po poziomie parlamentu i one są później tutaj respektowane czy wdrażane, ale czy my mamy tu możliwości jakieś właśnie działania w kierunku poprawienia tej efektywności, czy na przykład zredukowania nadmiaru zatrudnienia, czy no wie pan o co chodzi, chodzi o to, żeby jak najlepiej ten mechanizm sprawnie, jak najsprawniej działał i żeby jednak te dopłaty na przykład w przypadku MPK były jak najniższe ze strony miasta, żeby, jak mówię, wykorzystać do maksimum te wszystkie elementy, na które mamy wpływ, ale na jakie mamy, bo tutaj też dokładnie nie wiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Jeżeli chodzi o efektywność poszczególnych spółek, to monitorujemy na podstawie sprawozdań właśnie wskaźników, które są określone dla poszczególnych spółek, efektywność. I to w zależności od spółki może być różnie przeliczane, czy ilość sprzedanego ciepła na jednego pracownika, jak to się przekłada. No to są jakby takie wskaźniki powiązane, które kilka elementów pozwalają nam oceniać, jak to się zmienia na przestrzeni poszczególnych kwartałów, poszczególnych lat. Produkcja wody, odprowadzenie ścieków na jednego pracownika, jaki jest koszt w samej spółce na właśnie poszczególnych elementach, miejscach powstawania kosztów. No ale tutaj powiem na przykład o NBW-ku, w którym w przeciągu 10, tak jak pamiętam, 10 lat temu zatrudnienie wynosiło ponad 900 osób, może 920-30 osób. Dzisiaj to zatrudnienie wynosi około 820 osób, więc na przestrzeni tych 10 lat spadło około 100 osób zatrudnienie w NBW-ku. Więc wydaje mi się, że to jest mniejszy koszt, jeżeli chodzi o funkcjonowanie samej spółki. Obniżenie ilości zatrudnionych osób o ponad 10% na przestrzeni tych lat, no, wydaje mi się dosyć istotnym posunięciem, co w przypadku spółek komunalnych nie jest też takie łatwe i oczywiste, ponieważ te związki zawodowe wiemy, że są dosyć wpływowe, prężnie działające. I też w takiej spółce nie możemy czynić niektórych ruchów, które prywatny przedsiębiorca po prostu by wykonał. Natomiast ta efektywność w poszczególnych spółkach jest badana. I natomiast jeżeli chodzi o NBW, ja też zwrócę uwagę na to, że taryfy, które tak naprawdę określają, to jest główny element funkcjonowania spółki. I to nie jest tak, że spółka może nieograniczony zysk generować. Zarówno w stanie prawnym, przed wodami polskimi istniało rozporządzenie, które określało, w jaki sposób są przygotowywane taryfy. Przygotowywane, weryfikowane, co w tych taryfach może być ujęte. I nie było wtedy i nie ma teraz, kiedy Wody Polskie są tym nadzorcą i tak naprawdę sędzią w sprawie NBW-ów, ponieważ zarówno zatwierdzają taryfy, rozpatrują odwołania od wniosków taryfowych. Odwołać się można jedynie do WSA, który merytorycznie ją rzeknie, tylko skieruje z powrotem do rozpoznania znowu do Wód Polskich, więc NBW nie zgadzając się, może 10 razy odwoływać się, jeżeli Wody Polskie nie przyznają racji, to i tak będą decydowały zawsze Wody Polskie. I tutaj przykład naszego NBW-ku, gdzie kwestionowano na przykład wysokość podwyżek zakładanych na przestrzeni 3 lat, bo taryfy obecnie muszą być przygotowane z wyprzedzeniem na 3 lata. Kiedyś były na okres roku, dzisiaj na okres 3 lat, więc w tak niepewnych czasach, przygotowując taryfy na 3 lata do przodu, każdy NBW musi określić, mieć ten też pułap ryzyka, co będzie, jeżeli nie uda się zadbać w tych kosztach, to będą wyższe koszty. Jeżeli nasz NBW zakładał wzrost energii o około 30%, to było kwestionowane, a sami Państwo widzicie, co dzisiaj się dzieje. Jeżeli dzisiaj byśmy przyjęli wzrost energii na poziomie 30%, to byśmy zapewne to brali i cieszyli się, że tylko 30%. A to było pół roku temu. Taryfy były przyjmowane w sierpniu i
podwyżka energii na poziomie 30% została zakwestionowana jako nierealna. I zostały między innymi właśnie koszty energii, obniżone koszty wynagrodzenia i wiele różnych kosztów, które na przykład osady MPWiK rozstrzygnęły postępowanie na osady, które na przestrzeni jednego roku kosztuje 1,5 miliona więcej niż to było w poprzednim roku, rok do roku. I podwyżki na każdym poziomie funkcjonowania, zarówno nas, mieszkańców, jak i podmiotów gospodarczych dotykają. I to odbija się na koszty między innymi takich, na naszych spółek, takich taryf. I taryfy, które były przyjęte ostatecznie w sierpniu zeszłego roku, my wiemy, że 3 lata to jest nierealne. One mogą się w przeciągu roku tak naprawdę skończyć i zostanie to, co było zakładane jako podwyżki na 3 lata, mogą zostać w przeciągu tego roku skonsumowane. Przy takim tempie inflacji wzrostów kosztów. Panie dyrektorze, ja jeszcze przy taryfach jestem. Więc chciałbym się spytać, czy zmieniły się przepisy, bo jak to jest, bo tutaj przy tych taryfach, jeśli chodzi na przykład o MPWiK, to też Rada Miasta podejmowała kiedyś decyzję w sprawie taryf, raz nawet podjęła decyzję o obniżeniu stawek. I teraz jak tutaj pan dyrektor nam mówi, że nawet 3 lata z wyprzedzeniem robi się jakby taką symulację, prawda, kosztów, choć ja pamiętam jeszcze, jak był pan Fiałka, był dyrektorem MPWiK-u i mieli projekt unijny, to on nam przedstawił jakby tą symulację taryf chyba na 20 lat do przodu. I mieli nawet, to pamiętam, bo to kolorowy wydruk nawet był. Ale chciałem spytać po prostu, jak teraz Rada Miasta, bo ona i tak te przepisy jakoś były, że tak powiem, niezbyt mądrze skonstruowane, że nawet jak nie zatwierdziła taryfy, to ta taryfa później wchodziła. I czy w tej kwestii, co do Rady Miasta, zmieniły się przepisy, czy nie? Czy Rada Miasta dalej może jakby zatwierdzać taryfy MPWiK-u? Nie, panie przewodniczący, odkąd Wody Polskie powstały, to właśnie Wody Polskie zatwierdzały. To była wcześniej kompetencja Rady Miasta do zatwierdzania taryf. Prezydent przygotowywał taryfy. Oczywiście MPWiK przygotowywał, prezydent weryfikował i przedstawiał Radzie i Rada zatwierdzała taryfy. Obecnie przy konstrukcji taryf uczestniczy MPWiK, który jest stroną i przedstawia do Wód Polskich. Rada Miasta została całkowicie wyłączona z procesu weryfikacji przyjmowania taryf. To słusznie, bo ona i tak często nie zabierała głosu, albo się wycofywała. A Wody Polskie nie widzą ich pracy. Ja jeszcze chciałem spytać o spółkę Motor. Mianowicie my jakby jesteśmy jakby częściowymi udziałowcami tej spółki, ale czy my na przykład mamy coś jako do powiedzenia w kwestii budowy boisk przez pana Jakubasa. Czy to po prostu jest zupełnie odrębna jakby działalność i my tutaj już nic nie mamy do powiedzenia, oprócz tego, że oczywiście prawda, przy zatwierdzaniu jakby tego wydaniu pozwolenia na to zadanie inwestycyjne, tam był określony termin, prawda, do września poprzedniego roku. No tam ze względów różnych nie jest to zrealizowane, ale czy tutaj miasto po prostu może w jakiś sposób konsultować tą sprawę ze swoim udziałowcem? O tak bym spytał. Panie przewodniczący, jeżeli chodzi o boiska budowane... Czy to inna spółka? Tak, to buduje inna spółka, tutaj Motor Lublin S.A., czyli spółka prowadząca klub piłkarski, nie jest w ogóle stroną. Nie jest inwestorem. Umowę z miastem na dzierżawę tego terenu, na którym są budowane boiska, zawarła odrębna spółka, której właścicielem jest pan Jakubas, do której wniósł środki finansowe, kapitał na realizację tej inwestycji. I to odrębna spółka jest udziałowcem. Umowa jest zawarta z miastem, reprezentuje tutaj Wydział Gospodarowania Mieniem. To jest odrębna inwestycja, która będzie zarządzana przez tą spółkę. Motor oczywiście na zasadach ustalonych przez spółkę będzie korzystał z tych boisk, natomiast to jest poza
klubem piłkarskim, który na ustalonych zasadach będzie to wykorzystywał. Dziękuję bardzo. Też na jedno pytanie nie dostałem odpowiedzi, ale to nie szkodzi. Nie wiem, panie przewodniczący, o kogo chodziło. Może pan doprecyzuje. Czy państwo koledzy radni mają jeszcze pytania do pana dyrektora? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję za informacje, które dzisiaj otrzymaliśmy. I też od razu informuję, że też panią Moro prosiliśmy, prawda, o informacje kontrolne, ale to wcześniej pan będzie poinformowany, żeby też nam takie informacje, jeśli chodzi o kontrolę, też pan dyrektor nam przekazał. Jeżeli nie ma więcej pytań, to jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za uzyskane informacje. I na tym ten punkt kończymy. Przechodzimy teraz do punktu drugiego, sprawy wniesione. Chciałem państwa poinformować, że wydam teraz, nie teraz, ale chyba od 7 marca do końca maja. Chciałbym dać państwu upoważnienie do wykonywania tych kontroli, które założyliśmy sobie dla wszystkich zespołów. Czy państwo jakiś inny termin proponują? Nie, bo my 8 maja chcemy się ruszyć kontrolę. Nie, ja wiem, ale znaczy ja chcę dać upoważnienie od 7 marca, od poniedziałku, tak. Natomiast chodzi mi o termin, bo wiem, że zespoły działają w różnym tempie, w związku z tym chciałbym dać tak czas jakby zespołom, żeby do końca maja, prawda, ewentualnie wypełniły te swoje zadania. Bo wiadomo, że w czerwcu jest bardzo nasilony harmonogram pracy w Radzie Miasta, więc już tej pracy może tak efektywnej nie być. Czyli nie ma ta propozycja, że będzie od marca do maja, może być. To tak dostaną państwo na ten czas upoważnienia. Czy są jakieś jeszcze pytania? Konkretnie coś bliżej, może pan przewodniczący powiedzieć, jakie tam mamy, bo była już chyba mowa o tym. To będą państwo mieli zapisane jakby w upoważnieniu. Aha. Znaczy, no już skończyłem, ale to może innym razem spytam pana dyrektora jeszcze o możliwości kontroli spółek, bo tu też są różne, jakby różne tezy. Jeżeli nie ma więcej pytań, proszę bardzo, pan prezes Jakubowski. Jeszcze taką prośbą, nie wiem, czy do komisji rewizyjnej, czy do państwa radnych Rady Miasta. W związku z tym, że w zeszłym roku w Lublinie odbyło się takie wydarzenie, forum dialogu i w informacjach na stronie tego wydarzenia była informacja, że jednym z partnerów tego wydarzenia jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, które jest spółką miejską. Wystąpiliśmy z pytaniem o informację doszło do spółki, na czym polegało to partnerstwo, jaką kwotę, jeśli przekazało, to przekazało organizatorom. Spółka odmówiła, twierdząc, że to nie dotyczy wykonywania zadań publicznych, więc nie odpowie. Natomiast Sąd Administracyjny w Lublinie nakazał spółce tutaj odpowiedzieć, nie miał wątpliwości, że jest to informacja publiczna. Niestety spółka odwołała się od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie podając żadnych nowych argumentów, dalej twierdzą, że nie dotyczy to wykonywania zadań publicznych. Mam podejrzenie graniczące z pewnością, że chodzi o wyleczenie w czasie udzielenia tej odpowiedzi. W związku z tym prośba do państwa radnych Komisji Rewizyjnej o skorzystanie z prawa, które państwo przy sobie poradny do wglądów, dokumenty, informacje w spółkach komunalnych i o wystąpienie do zarządu NPK o odpowiedź na te pytania, czyli na czym polegało to partnerstwo i czy spółka przekazała jakieś pieniądze, a jeśli tak, to w jakiej kwocie i na co. Dziękuję. Dziękuję panie prezesie. Chciałem powiedzieć, że z uwagą przeczytaliśmy pana maile, które zostały wysłane do radnych i powiem, że na dzień dzisiejszy
miał być ten temat poruszony i miało być zrobione to spotkanie, ale ponieważ prezes LPC-u, nie mógł być dzisiaj po prostu na komisji, w związku z tym będzie to spotkanie z tymi osobami pod koniec tego miesiąca, bo wtedy już po prostu nigdzie nie wyjeżdża, a jak wiadomo, chyba w LPC-u jest jednoosobowy prezes i nie ma żadnego zastępcy, a mówi, że chciałby być, w związku z tym będzie to pana postulat, jakby będziemy wypełniać swoją rolę jako komisja i będziemy to omawiać na następnej komisji, czyli pod koniec tego 30 lutego. No, przepraszam, 30 marca. Dziękuję bardzo. Także zapraszam, nie? Tutaj przewodniczący Marko przecież nie. 30 lutego. Nie ma 30 lutego, więc. Bo to nie jest rok przestępny. Tak jest. Dobrze, także będzie 30 marca. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję za dzisiejsze spotkanie i uważam komisję za zamkniętą. Dziękuję.